Witam na spotkaniu o komiksie Bazyliczki z autorami komiksu. Zaczniemy spotkanie od pokazania trailera. Zacznijmy od przedstawienia oczywiście autorów komiksu, którego trailer przed chwilą Państwo widzieli. Tobiasz Piątkowski, który już dzisiaj był na spotkaniu o komiksie Pan Europa, ale między innymi też autor Bradla, 48 stron i paru innych komiksów. Oraz Wiesław Skupniewicz, zwany Ziuto. Od dawna nie robił komiksu, fajnie, że wrócił, bo komiks jest wyśmienity. I może zacznę od tego, żeby chłopaki odpowiedzieli na trochę prowokacyjne pytanie. Od razu zaznaczę, jednej z tych rzeczy nie widziałem. Bazyliszki czy król? Serialu też nie widziałem, bo nie chciałem doczytać do końca powieści. Jakoś tak stwierdziłem, że czuję się źle potraktowany przez autora i już nie będę uczestniczył w tym wydarzeniu. Więc to zależy, jak się umęczyć, jak tak pozwolić się obić, to król. Jak się pobawić, to Bazyliszka. A jak ty myślisz? Z królem spotkałem się już w trakcie naszych prac nad Bazyliszkami, tylko w sumie dlatego, że temat się często pojawiał i stwierdziłem, że warto zobaczyć, z czym się mierzymy, ale czy historie równie mroczne, tak to Tobiasz mówi, nasza jest taka chyba trochę bardziej do przyjęcia, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jest to aż tak bardzo posunięte, nie ma aż tyle brutalnych scen, nie ma aż tyle... No może to dlatego, że my też robimy dla Muzeum Powstania i tam mieliśmy pewne takie autohamulce włączone, ale no wydaje mi się, że w Królu jest już naprawdę mega mroczne. Także... Chyba trochę intencja jest inna, bo naszą intencją było wciągnięcie w tą przedwojenną Warszawę w sposób taki, żeby się chciało do niej wracać z chęci takiej pozytywnej. A nie po to, żeby, chociaż oczywiście na światu Fartocha jest super oddany i literacko oczywiście nie ma co porównywać, to jest dobra literatura, ale tam ta intencja jest po prostu inna. U nas ta intencja jest bardzo, bardzo pozytywna, zapraszająca, nawet jeżeli ma to właśnie ten taki ciemny ton, i opowiadamy o rzeczach nie do końca przyjemnych, to opowiadamy jednak w konwencji rozrywkowej. Pytanie moje wzięło się stąd właśnie, że w internecie często porównywano wasz komiks nie do książki, tylko do serialu właśnie. Więc to, a serialu nie widziałem, więc stąd moje pytanie, może wy mieliście już jakąś wyrobioną opinię w tym temacie? No okazuje się, że serialu właśnie chyba jakoś ominęliśmy. Nie wiem, jakie były to porównania. Zabawną sytuacją jest to, że Bazyliszki zostały przedstawione w Muzeum Powstania jako propozycja równolegle z Bradlem. W momencie, w którym wchodziliśmy w Bradla, też na stole pojawiły się Bazyliszki, ale wtedy stwierdziliśmy, że nie, no, zaczniemy najpierw od Bradla, no bo to jest jednak postać bardziej związana z, tak bezpośrednio związana z powstaniem warszawskim, więc będzie to bardziej naturalne, powiedzmy, a jak dobrze pójdzie, to poeksplorujemy sobie Bazyliszki, więc tak chronologicznie, to oczywiście jesteśmy dużo wcześniej, ten koncept był dużo wcześniejszy niż serial, nie wiem, czy powiedziałem, na tym roku była napisana,
I no, to akurat się zrobiła taka masa krytyczna, jak te filmy o meteorytach. No. Dokładnie. I jak przedstawialiście, tak jak mówisz, oba projekty Muzeum Powstania, to już wtedy byli założeni rysownicy do tych projektów? Nie, na początku myśmy startowali tak, myśmy mówiąc muzeum, może i ja, startowaliśmy z taką czystą kartką, chcieliśmy po prostu zrobić fajny komiks. Były różne koncepcje, o czym może być ten komiks, a już wybraliśmy o czym, to wtedy myśleliśmy o rysowniku. I ponieważ wybraliśmy taką formułę, a nie inną na początek, no to pojawił się Marek Oleksicki. A kiedy już te bradlowe tematy okrzepły i byliśmy gotowi na otwieranie nowego rozdziału, to zaprosiliśmy Żyda. I co ty na to? Nie odmówił. Nie odmówiłem, wiadomo, z tym, że rzeczywiście no, było to wyzwanie. Po pierwsze trzeba było się zmierzyć z konwencją wrocławską. Marek ma taką bardzo fajną, wyrazistą krechę. My chcieliśmy robić płatniczków w podobny sposób, chcieliśmy znaleźć jakieś takie inne rozwiązanie. W sumie potem padł ten pomysł, żeby zrobić to tak trochę w konwencji kina czarnowego. No i oczywiście one się różnią. I brat, i płatniczki, jeśli chodzi o sam sposób rysowania, to jest całkowicie inne podejście. Ale mam nadzieję, że są na równie takim dobrym poziomie. Ale tak, od długiego, bardzo długiego czasu nie było tych komiksów, więc pytanie brzmi, jak było wrócić do tej rzeki komiksowej i zmierzyć się z tą materią komiksu? Znaczy, takie moje największe odkrycie komiksowe, które mnie uderzyło, to jest to, ile dni trzeba pracy włożyć, żeby zamknąć album i żeby zrobić to od początku do końca. Tak bardzo systematycznie mieliśmy trochę mało czasu, bo w sumie ten komiks powstał szybko, wydaje mi się. Ja wcześniej pracowałem nad takimi krótszymi formami. Z Tobiaszem zrobiliśmy kilka komiksów, tam chyba nie przekroczyliśmy 10 płaszcz. Jakiś czas temu zrobiliśmy też taki komercyjny projekt dla Multikina, też tam było nie więcej niż 11 płaszcz. A w tych bazyliszkach to właśnie zaskoczyło mnie strasznie, że ta systematyczna praca przez parę miesięcy, że trzeba było wypuszczać 2-3 płaszcze tygodniowo, to naprawdę jest wyzwanie. No i tu był największy problem, ale jak już się zaczęło, to trzeba było po prostu to doprowadzić do końca i trzymać to tempo i trzymać tą stylistykę. Też nie ukrywam, że stylistyka była dla mnie wyzwaniem, bo ja zazwyczaj rysuję tak bardziej w kartonowy sposób. A tutaj jednak była prośba, żeby te postacie nie były bardzo przystylizowane, żeby mimo wszystko był to komiks taki realistyczny, chociaż te rysunki do końca nie są realistyczne. Wiadomo, że chcieliśmy trochę przystylizować postacie, żeby wyciągnąć trochę ich cech charakteru. I mówię, no to dla mnie stanowiło na początku przynajmniej dość duży problem. To też nie było tak, że my wystartowaliśmy z pracami od razu. Mieliśmy kilka podejść, było kilka próbnych plansz, mieliśmy takiego małego teasera, który się w sumie nigdy nie ukazał, może kiedyś go wyciągniemy, żeby pokazać, jak wyglądały początki, zobaczymy. No. No, było trzeba na początku doszlifować tą stylistykę, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Tobiaszu, od początku zakładałeś Wiesława jako rysownika? No tak. Znaczy, jak już widziałem, że otwiera się nowa seria, to myślałem, że zwrócę się do Żyta z tego względu, że bardzo dobrze wspominałem. To było fajne, te stare rzeczy były super fajne. Po prostu. Więc jak jest okazja, te okazje się wiążą wprost z zainteresowaniem jakiejś instytucji, jakimś budżetem. Więc jak się pojawiło jedno i drugie, to od razu pomyślałem, że warto znowu się odezwać, jakoś znowu coś razem porobić. No i super, że udało się to nie dość, że zrobić ten pierwszy tom, to robimy następny. Będzie to sobie jakoś funkcjonować. Właśnie, jak wyglądają prace nad następnym domem? Znaczy tutaj trochę byliśmy zastopowani przez sytuację, która była ogólnie wszędzie. Mieliśmy dość długą przerwę po pierwszym tomie, związaną z tym, że nie było wiadomo, czy po prostu tak od razu będziemy kontynuować rysowanie. Teraz dopiero dość niedawno
padły decyzje, że rzeczywiście ciągniemy temat dalej. Prace wystartowały, także mam nadzieję, że nie wiem, niedługo będzie już coś widać. Sakramentalne niedługo. Znaczy, na pewno będzie, postaramy się pokazać trochę takich progresów z pracy, żeby, bo wiem, zdajemy sobie sprawę, że od tego pierwszego tomu minie trochę czasu, zanim pojawi się drugi, więc będziemy chcieli podtrzymać to, żeby tak nie wszyscy zapomnieli o tych bazyliszkach. No w fabule dość jasno widać, że była ona obliczona na to, że następny tam ukaże się dosyć szybko. Więc no, to już się nie wydarzy, ale no, przynajmniej będzie taka sensowna konkluzja, która oczywiście też będzie otwarciem na dalsze przygody, bo raczej jak już wymyślamy bohaterów, to nie chcemy się z nimi szybko rozstawać. Czyli rozumiem, że bazyliszki będą skonkluzowane w dyptyku, a potem będzie oczywiście otwarte, żeby kontynuować, tak? Tak. A jest już decyzja o kontynuacji? Nie, bo jeszcze nie ma drugiego tomu. Wiem, ale wiesz, są niektórzy... Nie, wiem, że kupuje się trzy sezony naprzód, tak. Nie, na razie jeszcze nie. Na razie pracujemy nad tym projektem i chcemy... No już nie uda się właśnie zrobić tego płynnie, ale chcemy skończyć jakoś fajnie tą historię. A co ci, Ziuto, sprawiało największy problem przy rysowaniu tego komiksu? Nie wiem, może szukanie jakichś referencji, czy jakieś inne kwestie? Czy rzeczywiście szukanie referencji, żeby utrzymać się w miarę w taki przekonujący sposób w tamtych czasach, no, było wyzwaniem, ale tu mieliśmy wsparcie ze strony Archiwum Muzeum. Na każde zapytanie dostawałem odpowiedzi, dostawałem jakieś zdjęcia referencyjne z Warszawy z lat 30. I tutaj się fajnie pracowało. No, mówię, dla mnie największym wyzwaniem było utrzymanie takiej ciągłości pracy, takiej systematyczności w tej pracy. A cała reszta to była taka przyjemna część. No, szczególnie te mroczne zakamarki Warszawy fajnie się rysowało. No i tutaj praca, mówię, nie stwarzała problemów. Organizacyjnie może jakby było trochę więcej czasu, byłoby bardziej komfortowo. Także lecieliśmy troszeczkę, szczególnie na końcu, żeby zdążyć na wszystkie terminy takie wydawnicze, które też w sumie troszeczkę mnie zaskoczyły, że to trzeba tak przyciskać, ale no, koniec końców, teraz już wiem, z czym się trzeba zmierzyć, mam nadzieję, że jakoś tam unikniemy takich niespodzianek. A jakieś podobne kwestie w przypadku tworzenia scenariusza i szukania materiałów do niego? Nie było chyba aż takich komplikacji na temat. Znowu pośrednio dzięki Królowi stał się modny. Trochę tych materiałów się pojawiło w sieci. Te rekonstrukcje 3D i przejazdy plus stare filmy, kolorowane zdjęcia. To bardzo, bardzo ożyło ostatnio i fajnie to funkcjonuje, więc było do czego się odnosić, a dawało to tylko taką dodatkową przyjemność ze znajdowania ciekawych miejsc. Nie? To naprawdę też trochę było, ale w bazyliszkach ta właśnie Warszawa utracona, tak zwana, no, rozkwita. Tak? Są te miejsca, których już nigdy nie zobaczymy. Może odbudują Pałac Saski i będzie możliwość poczucia tego klimatu przedwojennej Warszawy, zobaczymy, ale wiele miejsc już nigdy nie będzie dostępne dla warszawiaków, a tu można było je na nowo pokazać, odtworzyć, to zawsze przyjemna rzecz. Dokładnie, a jakąś literaturę z tego okresu, z czasu miałeś, faktograficzną albo piękną, wykorzystaną? Przede wszystkim właśnie faktograficzną i przede wszystkim tą eksplorującą mroczniejszą stronę Warszawy, tą Warszawę kryminalną, to też się właśnie zrobił modny temat. I była okazja do sięgnięcia do kilku książek i poszperania w biografiach i umieszczenia kilku w tle, kilku wydarzeń, postaci, które no wtedy były na czołówkach gazet, robiły kronikę kryminalną. No i trochę zostały zapomniane z wielu względów. Moim prywatnym takim wkładem było, czy wkładem w tym sensie, że bardzo, bardzo chciałem to zrobić, było wspomnienie o
o Michale Waszyńskim, o reżyserze przedwojennym, który jest super barwną postacią i dość niesamowitą. On się tylko nam pojawia, ale właśnie zaletą tych komiksów, które robimy dla muzeum, jest to, że mogą nam się pojawiać nietuzinkowe postacie, które mają jeszcze tą zaskakującą zaletę, że są autentyczne. No dobrze. A jak wygląda sytuacja z Bradlem? Jest już zamknięty, czy będzie kontynuacja? Pracujemy nad następnym Bradlem. Następny Bradl w nowej formule. Ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, co zajęło nam 5 lat, że wychodzimy za rzadko, no to wyjdziemy, dalej będziemy wychodzić rzadko, ale za to grubsi. Więc następny tom będzie po prostu objętościowo większy i będzie zamkniętą przygodą. Także też powinno to być wygodniejsze dla czytelnika. Z Bradlem ruszamy za granicę. Wreszcie to, z czego Leski był najbardziej słynny, czyli z tych wypraw w niemieckim mundurze do Francji i dalej. Pokażemy to w komiksie no i to będzie właśnie następny tom. I on się teraz pisze i w ogóle będzie się rysował. A jakieś inne cegiełki do uniwersum w planie? No jak się okazuje, nawet jeżeli mieliśmy bardzo fajny, precyzyjny plan, bo mieliśmy znakomity plan, jeżeli chodzi o wydawanie Bradla i Bazyliszków na zmianę, po to, żeby właśnie te przedłużające się luki zapełniać. Nawet najlepsze plany potrafią się wywalić zupełnie niespodziewanie. Trzeba być na to gotowym, więc teraz jesteśmy na etapie jakby odbudowywania tych przygotowanych wcześniej działań. Jak wyjdziemy na powierzchnię, to będziemy się zastanawiać, co dalej, ale to uniwersum jakby jest bogate. Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że takiej postaci jak wujo można poświęcić spokojnie album i to będzie bardzo, bardzo fajna historia, bardzo fajna zabawa dla czytelników i też ciekawy kawałek Warszawy czy też Polski przedwojennej do pokazania. Tak samo ze świata Bazyliszków można wiele jeszcze wyciągnąć ciekawych wątków i je rozbudować, tym bardziej, że jakby powolutku od tego realistycznego Bradla przechodzimy przez stylizowane Bazyliszki, to może jest pora w końcu na jakąś zupełnie fantastyczną opowieść, ale jakby osnutą, czy jakoś ocierającą się o historyczną Warszawę. A masz już w głowie taki pomysł? No mam nawet parę. No tylko trzeba jeszcze tak wygrzewać się i potem znaleźć jakąś dobrą formułę na to, bo ciężko, znaczy jest tych historycznych rzeczy trochę jest. Ja mam ochotę wrócić do czegoś w klimacie pierwszej brygady, czyli czegoś z większą swobodą i z takim luzem, ale to jeszcze pewnie chwila. To coś mi po głowie chodzi, kilka takich rzeczy. Chciałbym, bo tak sukcesywnie każdym tym projektem zasypujemy tę dziurę w kulturze, która nam zieje pomiędzy końcem wojny a komiksem tym PRL-owskim. I chętnie bym ją zasypał właśnie w taki sposób bardziej fantastyczny, może trochę superbohaterski, już na tej Paneuropie się trochę wytrenowałem, więc troszkę to zaczyna jakoś fajnie wychodzić. Kto wie, może się to uda, może nie Warszawa, może jakiś inny kawałek Polski. No ja myślę, że akurat ten okres 20-lecia międzywojennego jest warty dużej eksploatacji, ale też na przykład ten PRL-owski, który też jest parę ciekawych historii, które można powiedzieć, bo to nie był jednorodny, jak to niektórzy chcą przedstawiać, okres historyczny i warto by było po niego też sięgnąć. Czyli jest może taki plan, czy może dyskutowaliście o tym z muzeum też? Muzeum ma w nazwie swój obszar zainteresowań, nie? Więc siłą rzeczy. Ale Popatrz sięgnęło po czas przed powstaniem. To prawda. Po powstaniu. Tym bardziej, że powstańcy żyli po powstaniu. To prawda. I nawet sam okres bezpośrednio po powstaniu już. To już było niesamowite wyzwanie, nie? Bo to pustynia Gruzy i walka o przeżycie, nie? To był bardzo, bardzo komiksowy temat. Tak, rozmawiamy sobie z dyrektorem Ołdakowskim o nowych projektach i zobaczymy, w którą stronę to popłynie.
mamy świadomość, że dużo, przede wszystkim już ten okres powstańczy, on powinien zostać jak najbardziej dedykowany uczestnikom powstania i to powinny być ich relacje, bo jest do nich dostęp, nie? Póki żyją to fizyczne, ale też są relacje zapisane, nagrane i tak dalej, więc to powinno zostać ich, bo będzie wtedy autentyczne, ale przed i po pole do fantazji. To ja wrócę do źródła i mam pytanie o dobór kolorystyki w komiksie. Skąd się wziął i dlaczego akurat taki? To jest, tak jak na początku wspominaliśmy, chcieliśmy bardzo nawiązać naszą stylistyką do czarno-białych filmów z lat 30. Ale też nie chcieliśmy, żeby to był taki zwykły czarno-biały komiks, albo też w skali szarości. I dlatego gdzieś tam jest ten komik przełamany delikatnym kolorem. Znaczy, dla mnie to przypadło do gustu i jak zobaczyliśmy tam pierwsze podejście do kolorowania, pierwsze plansze, to stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny kierunek. Pasuje, wydaje nam się też, znaczy mi się wydawało, jak proponowałem takie rozwiązania, pasuje to bardzo dobrze do fabuły, pasuje to do tej mrocznej Warszawy. Mam nadzieję, że widać różnicę między tą mroczną Warszawą, a tą taką bardziej prestiżową z przedmieść, bo i jeśli chodzi o natężenie, że tak powiem, roku na planszy, to jest różnica i jeśli chodzi o sam kolor. Także tego koloru prawie że nie ma. No, on jest taki subtelny i no, to jest taki nasz zamysł. Bardzo się cieszę, że muzeum dało się przekonać do właśnie czegoś takiego, że bo, no, nie oszukujmy się, nie jest to normalny kolorowy komiks. To jest po prostu, to jest mroczna historia, troszeczkę podkolorowana, jeśli chodzi o samą plastykę. I było to takie, jeśli chodzi o komiks, takie może to nie bardzo standardowe, bo nie jest to tylko kontur i kolor. Jest to czarno-biała ilustracja podkolorowana jakąś tam z delikatną skalą kolorów. W sumie bardzo fajnie, że to dotrwało do końca właśnie w takiej konwencji. Mi się to bardzo podoba. Może trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby nie było aż tak mrocznie, bo nie wszystko widać. Trochę nam detali uciekło, ale to już mówię. Ten moment dzieje się na wsi. Tak. Tam już chyba tak mrocznie nie będzie, bo słońce zaświeci. Można dodać inne kolory. Można dodać trochę jaśniejsze kolory. Aczkolwiek mówię, naszym głównym zamysłem było to, żeby zbliżyć się jak najbardziej do tej konwencji takiego czarno-białego filmu i mam nadzieję, że pomimo tego, że ten kolor mimo wszystko wprowadziliśmy, on jest na tyle sepiowy i delikatny, że to aż tak bardzo nie razi i w sumie trzyma się tą konwencję. Także taki był nasz zabieg. No, trzyma taką konwencję starych komiksów noir i to jest właśnie takie też fajne w tym komiksie. No to się bardzo cieszę. No dobrze, a w takim wypadku, skoro robicie już drugi tom, to zamknie się dyptyk i czy jak zamknie się ten dyptyk, to będzie w planie jakaś też kolejna zmiana graficzna i tak dalej, czy już będzie dalej utrzymywanie tego stylu graficznego? Znaczy, mi się wydaje, że jeśli rzeczywiście poczyniamy dalej tą historię, to utrzymamy tą konwencję, bo jakoś tak się już do niej przyzwyczaiłem. I bardzo fajnie to idzie, a też nie widzę powodu, dlaczego byśmy ją zmieniać, przynajmniej jeśli chodzi o samą tą serię bazyliszków, chyba że powstanie coś kolejnego, o czym to już wspominał, to może wtedy trzeba by znaleźć jakieś kolejne rozwiązanie, które będzie nawiązywało trochę do Bradla, trochę do bazyliszków, będzie utrzymywało to wszystko w jakiejś tam w miarę spójnej konwencji i może to wszystko będzie jakoś tak narastać dookoła tego Bradla, który był na początku. No, zobaczymy, czas pokaże. No dobrze, to pytanie do Tobiasza. A co z pomysłem wyjścia z Bradlem, bazyliszkami poza Polskę? To jest taki pomysł, który się ciągle przewija. Prawa należą do muzeum. Muzeum jest w kontakcie z wydawcami, z tego co wiem, belgijskimi i jakieś jedno francuskie i prowadzą rozmowy. No. I to tyle, co można powiedzieć w tym momencie. Mają komiks po francusku albo po angielsku? Podobno mają po angielsku. To niech się podzielam za pytanie.
Jest taka znana technika robienia tego, aczkolwiek, tak jak mówię, no, nieśmiało zawsze sugeruję, znaczy nawet nie nieśmiało, ale po prostu sugeruję to w miarę regularnie i mam nadzieję, że w końcu no, wejdzie to na takie najzwyklejsze, najnormalniejsze tory zaoferowania tego po prostu jako produktu i już. Jak już jesteśmy przy muzeum, czy muzeum przy robieniu tego komiksu stawiało Wam jakieś wymogi, miało jakieś uwagi w trakcie powstawania, które wymagały jakichś zmian? Nie wiem, jak to było od strony scenariusza. Ja dostałem kilka próśb o zmianę, ale były to takie merytoryczne rzeczy. Ja posługiwałem się przy rysowaniu, szczególnie modelowania polityki, znaczy milicji, tak? Policja Państwowa, dokładnie. Posługiwałem się zdjęciami referencyjnymi. Czasem korzystałem ze zdjęć z rekonstrukcji. Wydawało mi się, że ludzie, którzy się zajmują rekonstrukcją, znają dość dobrze temat, ale okazało się, że mieliśmy na przykład uwagi, że pan policjant, na którymś z kadrów miał w ręce nagana, a miał kaburę od jakiegoś innego pistoletu i była prośba, żeby zmienić to, żeby to jednak do siebie pasowało. Mieliśmy kilka uwag, na przykład takich, że budynki w tamtych czasach nie wyglądały dokładnie tak, jak narysowałem. Trzeba było ściągnąć parę anten z wieżowca. Raz zrobiłem przy kościele rzeźby, której w tamtych czasach nie było. Także były to bardzo takie konkretne, merytoryczne uwagi. Raczej mieliśmy dość dużą swobodę, jeśli chodzi o ilustrowanie komiksu. Ale co też oczywiście uważam, że jest bardzo, bardzo fajne, jest to zaleta, że ktoś nad tym trzyma pieczę i rzeczywiście no, oddaje to, no, chociaż w tej Warszawie wbrew pozorom nie jest tam za dużo narysowane, ale to, co jest narysowane, że jest rzeczywiście tak, jak powinno być. Fajna była sytuacja, jest w komiksie scena przed sklepem z futrami. To była ciekawa sytuacja, bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć, jak ta witryna wyglądała. Ona była jak na dane czasy bardzo nowoczesna. I w końcu gdzieś właśnie z Muzeum Powstania Warszawskiego dostaliśmy zdjęcia, które ktoś tam znalazł w jakimś magazynie dla architektów z tamtych czasów. I na podstawie tego rysowaliśmy, aczkolwiek jest to tak nowoczesna witryna, że aż dziwne, że rzeczywiście tak to wyglądało, bo równie dobrze ona mogłaby teraz być zrobiona w tych czasach i w sumie chyba nikt nie zwrócił uwagi. Także no, mieliśmy kilka takich bardziej, nie tyle uwag, co dość dużo pomocy ze strony archiwum muzeum, żeby rzeczywiście jak najlepiej to wyglądało od strony takiej merytorycznej. Także było tutaj takie trochę pracy nad detalem po prostu. A jak w scenariuszu? W scenariuszu bezpiecznie o tyle, że oddaje się treatment i już potem się go trzyma. Więc jak nie było uwag na początku, to potem też raczej nie było tego typu problemów. No już pracujemy z muzeum szósty rok, więc już nawet dłużej, więc znamy się na tyle, że nie musimy, ufamy sobie, tak? Jakaś autocenzura na poziomie nie ingerującym w moje osobiste przekonania, bo po prostu podpisuję się na końcu pod tym, więc nie robię czegoś wbrew sobie. Już we mnie jest takie pewne założenie, tak robię pewnego rodzaju rozrywkę i no, ona chyba pasuje do muzeum. No dobrze, to ja się teraz spytam, a jak inne plany komiksowe poza tym uniwersum Bradla? A szczególnie pytanie do źródła, skoro już wróciłeś do komiksu, to zamierzasz to zostać? No, czy pojawiło się po narysowaniu bazyliszków trochę innych czy propozycji, nie wiem, czy to... Czy te kilka projektów, nad którymi się zastanawiamy, tutaj właśnie też z tym starszym panem zrobić jedną rzecz. No, jak już człowiek się w tym tak rozsmakował, no to czemu by to znowu odstawiać. Tym bardziej, że tutaj taką wartością dodaną jest ten efekt końcowy, który potem można wziąć do ręki i przeczytać, przejrzeć, przekartkować.
czego jakby ja na co dzień pracuję nad projektami takimi bardziej komercyjnymi, reklamowymi, czego po prostu autor ilustracji nie doświadcza, bo dzisiaj pracuje się nad tematami, które gdzieś tam są pokazywane w bardzo wąskim gronie odbiorców i później to tak naprawdę gdzieś ginie i nie ma tego właśnie efektu namacalnego, a tutaj jest ten komiks, który stoi sobie na półce, który zawsze można do niego iść, przekartkować, przeczytać i to jest naprawdę wartość dodana w takiej pracy. Także mam nadzieję, że oprócz tych bazyliszków jeszcze pociągniemy jeśli pociągniemy jakiś inny temat. A też pamiętam, że w czasie pracy powstał pomysł, żeby wrócić do starej historii z Castorem. I nawet mieliśmy ostatnio przy okazji jakiegoś wydarzenia komiksowego zapytanie, czy wrócimy do tematu i była prośba o narysowanie postaci. Nawet nie pamiętałem, jak to wyglądało, aczkolwiek fajnie by było wygodzić, bo tak, to była fajna historia. Jacyś inni scenarzyści się odezwali? Nie rozmawiałem z nikim innym, przyznam. A poza tym mamy w planach drugi tom bazyliszków i na pewno nie bym w stanie zrobić pełnego montażu z inną historią w tym czasie. Także staram się ostrożnie dozować sobie tą przyjemność rysowania komiksów i zobaczymy. No, jak zakończymy kolejny album, wtedy będzie już na pewno decyzja, czy będziemy kontynuować, to wtedy zobaczymy i będzie czas na to, żeby się rozglądać nad ewentualnie innymi propozycjami. A jak myślisz? Jest trochę projektów, ale tak w tym roku wpadłem z rozpędu właśnie z Panem Ropą i z bazyliszkami. Bradley się rysuje. Pochodził właśnie ten temat po głowie, teraz tak meandrował, no ale nie mamy jeszcze żadnego konkretnej informacji do przekazania. Mamy z Markiem gotowy komiks do wydania, który też będziemy pewnie jakoś wypuszczać w przyszłym roku. Mam taki projekt, który bardzo chciałbym zrealizować i szukam dla niego instytucji, która mogłaby po prostu pomóc w realizacji i zobaczymy, czy taka instytucja się znajdzie i wtedy mogą być ciekawie szeroko. Ta współpraca z wieloma rysownikami jest bardzo fajna. Jak widać, przy Pan Europie daje się zbierać albumy robione przez kilka osób jednocześnie. To logistycznie wychodzi, więc trzeba próbować, tak? Trzeba próbować, bo efekty są fajne i rzeczywiście rośnie ten stosik. Ilość tych projektów zrealizowanych i powoli robi taka rzeczywiście fajna. No dobrze, to teraz chciałbym zapytać Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania? Ja, więc pytać o genezę postaci tego czarnoskórego kierowcy, żołnierza i tak dalej, jak to się tam... No ja to trafiłeś, skąd to się wzięło, on się wziął. Znaczy on się wziął z historii, bo to autentyczna postać i ponieważ historycznie moim pierwszym większym projektem komiksowym były przygody Górskiego i Bucza, 48 stron, gdzie był biały i czarny policjant, pomyślałem sobie, że to była fajna formuła, że jest sprawdzona i w zabójcie broni i tak dalej. I zastanawiałem się, czy to w ogóle ma rację bytu w przedwojennej Warszawie. I nagle, ni stąd, ni zowąd, bo oczywiście to popkulturowo, tak jak mówię, zaczęło się robić ten temat modny. Przy okazji wojny 20 roku też było to eksplorowane. Ktoś się właśnie dopatrzył takiego żołnierza. Okazało się, że był, istniał. Jego rodzina chyba jeszcze gdzieś w okolicach Poznania funkcjonuje, że był super barwną postacią, bo naprawdę był tak żołnierzem, taksówkarzem i zapaśnikiem. No? Więc zupełnie postać z komiksu, która była realna i faktycznie był jedynym czarnoskórym taksówkarzem w Warszawie w tamtym okresie. No i aż grzech było nie skorzystać z czegoś tak ekscytującego, no i robiącego taką, zdawałoby się, kliszę popkulturową, a jednak opartą na autentycznej postaci. Inne pytania?
chcecie coś jeszcze od siebie dodać? To dziękujemy wszystkim za spotkanie. Dzięki. Polecamy komiks i zdobywanie autografów. Trzeba się go kupić tutaj, więc... Do kupienia w sklepie. W internecie.